Welcome, everyone. I'm guessing you have your rhubarb and mango for this very unique recipe. If not, go to the store right now and get your rhubarb and mango and follow along with us for this very delicious and unique recipe. You do not want to not try this recipe. All right, let's bring in my grandma. Witamy, babcia Basia i wnuce Kacper. Dziś zapraszamy na przepyszne i puszyste bułeczki drożdżowe z nadzieniem rabarbarowym i soczystym mango, posypane chrupiącą kruszonką. A więc zaczynamy! All right, this recipe should make 12 servings, which is 12 rolls. So first off, in a bowl, crumble your yeast. Z tego przepisu powinno wyjść 12 bułeczek. Na początku przygotowuję roszczyn. Do miski rozkruszam drożdże. And add a spoonful of sugar. Dodaję łyżkę cukru i zalewam lekko ciepłym mlekiem. And pour slightly warm milk. Spoonful of flour. Łyżkę mąki. Mix everything together. Wszystko razem mieszam i odstawiam do wyrośnięcia w ciepłe, nieprzewietne miejsce na około 10-15 minut. And leave to rise in a warm and windproof place for about 10 to 15 minutes. We put in our heater room. That was for our risen solution. Now we're making our batter slash cake. All right, next. Pour your flour in a sifter and then into your mixing bowl right away. Do miski robota wsypuję przesianą mąkę, dodaję cukier. Add sugar, eggs, jaja, sól, salt, grated lemon zest, startą skórkę z cytryny, oraz wyrośnięty roszczyn. And the risen solution. By the way, the ingredient proportions are in the ingredient section down below in the description, in Polish and English. Wyrabiam ciasto w mikserze starannie. Gdy składniki w cieście się dobrze połączą, dolewam partiami rozpuszczone i przestudzone masło. I całość wyrabiam jeszcze przez około 10 minut. Next up, we're going to knead the dough in the mixer carefully. When the ingredients in the dough combine well, add the melted and cooled butter in batches and knead the whole thing for about 10 minutes. Ciasto przykrywam ściereczką lub zakrywam folią i odstawiam na godzinę w ciepłe i nieprzewietne miejsce. Cover the dough with a cloth or foil and leave it once again for an hour in a warm and windproof place. Like I said, we left it in our heater room. W międzyczasie robię kruszonkę. Wszystkie składniki na kruszonkę wsypuję do miski i rozcieram palcami, aż utworzy się kruszonka. In the meantime, put all the ingredients for the crumble in a bowl. As I said before, it's down in the description. Rub all those ingredients with your fingers until the crumble forms. Now, a tip for my grandma, if the crumble is too dry, add a little more butter. If it's too wet, add more flour. The crumble is ready when you feel tiny balls of dough under your fingers. Jeśli zdarzy się, że kruszonka będzie zbyt sucha, proszę dodać odrobinę więcej masła. Jeśli będzie zbyt mokra, wtedy należy dodać więcej mąki. Gotowa kruszonka jest wtedy, kiedy pod palcami wyczuwam maleńkie kuleczki ciasta. Miskę z kruszonką wkładam do lodówki do schłodzenia do czasu wyrośnięcia ciasta. Put the bowl with the crumble in the fridge to chill until the dough rises. Czas na nadzienie. Rabarbar koję w kosteczkę lub cienkie plasterki. Posypuję cukrem. Mango obieram i kroję w kosteczkę. Dodaję do miski z rabarbarem. Całość dokładnie mieszam. Now, with the rhubarb that you just got from the store, cut it into cubes or thin slices and sprinkle with sugar. Peel the mango and cut it into cubes. Combine in a bowl with cut rhubarb and mix thoroughly. Wyrośnięte ciasto wykładam na blat kuchenny. Lekko zarabiam ciasto, a potem dzielę na 12 równych części. We're taking out our risen dough from our heater room and lightly kneading it on a wooden board. Then divide it into 12 equal parts, and for each roll, form a circle and place on a baking tray lined with baking paper.
każdej części formuję kulkę i układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odstęp między kulkami. Następnie każdą kulkę rozpłaszczam dłonią. Squash each of the balls with the bottom of your hand to form a pancake shape. Dno szklanki po stronie zewnętrznej posypuję obficie mąką i robię wgniecienia w środku każdego spłaszczonego placka. Then flatten each ball using the bottom of the glass. The glass should be sprinkled with flour to avoid stickiness. Flatten the center of each roll. Put stuffing in the hole, put the rolls in a warm place to grow up for about 10 to 15 minutes before putting it in the oven. W miejscu każdego wniecenia wkładam nadzienie. Takie drożdżówki odkładam do wrośnięcia w ciepłe miejsce jeszcze na około 10-15 minut. Piekarnik rozgrzewam do temperatury 180 stopni Celsjusza, czyli 350 Fahrenheita. Wrośnięte drożdżówki smaruję mlekiem, omijając nadzienie. In the meantime, preheat your oven to 180 degrees of Celsius or 350 degrees of Fahrenheit. The grown rolls are taken out of our heater room and smeared with milk. Try to omit the filling. Sprinkle the crumble generously and put it in the oven. Bake for about 20 to 25 minutes until the yeast is nicely browned. Obficie posypuję kruszonką i wkładam do piekarnika. Piekę przez około 20-25 minut do ładnego zarumieniania się drożdżówek. And there we have it. We have our homemade rhubarb and mango yeast rolls. These are so delicious and I hope your trip to the store for rhubarb and mango was worth it. I know it was actually. Now, enjoy these rolls and don't eat too much of them. We'll see you on the Polish American Kitchen once again. Now, on to my grandma. Gotowe bułeczki drożdżowe można dodatkowo polukrować lukrem lub posypać cukrem pudrem. Ja tego nie robię, bo bułeczki są wystarczająco słodkie dla mojej rodziny i znikają tak szybko, że nie zdążą się dobrze nawet wystudzić. A największym fanem bułeczek drożdżowych jest mój wnuczek Kacper. Woohoo! Jak zawsze opis przepisu pod filmikiem w języku polskim i angielskim. Zapraszamy na kolejny filmik. Thank you!